Hej, Maśki, tu mam channel PS i zapraszam Was na cosplay tag. Pytanka wzięłam z neta, ale dołożyłam też parę własnych, także zaczynajmy. Pierwszy cosplay. Mój pierwszy cosplay był bardzo dawno temu zrobiony i wyglądał tak. Nie był cosplayem konkretnej postaci, po prostu jakoś tak moja wewnętrzna miłość do tego typu rzeczy wzięła nade mną górę i stwierdziłam, zrobię sobie cosplay. Kiedy zrobiłaś pierwszy cosplay i przez ile czasu już robisz cosplaye? Pierwszy cosplay, właśnie ten, który wam pokazałam, zrobiłam jakieś 4 lata temu około. Ile siedzę w cosplayu? No, powiem, że dość krótko, bo od tamtego roku w sumie. Jeżeli chodzi o moje wcześniejsze cosplaye, to po prostu robiłam je dlatego, że lubię takie rzeczy, ale takie właśnie poważniejsze cosplaye robię od 2019 roku, ponieważ mam już fundusze na to, żeby je robić. Ulubiony cosplay. Wydaje mi się, że właśnie mam te trzy cosplaye, takie moje jakby najbardziej profesjonalne. Juno, Brzoskwinka i Todoroki. Na pierwszym miejscu jest Brzoskwinka, później jest Juno, później Todoroki. Później chyba cosplay Suzumi Juzo. Jak rodzina i przyjaciele reagują na cosplaye? No w sumie różnie, ale przeważnie nie mają z tym żadnego problemu. Moi przyjaciele mają takie, o jak słodko, albo coś w tym guście. Niektórzy moi znajomi właśnie też lubią anime i w ogóle, także dla nich to też jest takie omygy. Dla moich rodziców to jest ogólnie takie... Co ty masz w głowie? Ale jakoś tego nie krytykują. Co lubisz, a czego nie lubisz w robieniu cosplay? Więc tak, co lubię? Na pewno satysfakcja z tego, jak to wygląda na końcu. Lubię takie jakby przygotowywania, te wszystkie malowanie się i w ogóle. Co mnie wkurza? To, że syntetyki się strasznie plączą, chodzi mi o te peruki, oraz to, że niektóre cosplaye są dość drogie i postać na przykład takiej ciela z Black Butter Perfect English jest dość drogi z tego co wiem, albo na przykład Junke Roshimy z Danganronpy też jest dość drogi, także... Jak długo chodzisz w cosplayach? Zależy, na przykład w jednym cosplayu raz byłam na balu i to było jakieś tak z 3 do 5 godzin lekcyjnych. A jeżeli chodzi tak normalnie w domu, to robię na przykład, właśnie nagrywam filmik, albo nagrywam TikToki, robię zdjęcia, coś w tym guście. Przeważnie do tego się przebieram w cosplaye. Udostępniasz gdzieś swoje cosplaye? Tak, udostępniam moje cosplaye na TikToku. Jeżeli jesteście zainteresowani, to mogę wam podać na przykład w opisie czy coś, ale musicie mi napisać w komentarzu, bo ogólnie nie za bardzo zapodałaś TikToka, bo to jest trochę cringe. Ale na TikToku udostępnię moje cosplaye. I ostatnie pytanko, czyli 8. Polecasz robić cosplaye? Tak, bo to jest naprawdę fajna zabawa. Jeżeli ktoś się interesuje Japonią, anime, mangi, coś w klimacie takim, że jest na moim kanale, to tak, to bardzo polecam robić cosplaye. Bo czemu nie? W sensie to jest takie satysfakcjonujące. Jak ma się pieniądze, to wszystko jest tak o. Wystarczy zamówić i już. Jakby masz taką satysfakcję, że... moja ulubiona postać, jestem moją ulubioną postacią, to jest realne. I z racji tego, że to jest właśnie tag o cosplayach, postanowiłam dodać moje cosplayowe plany na 2020 rok, bo czemu nie? Więc tak, na pewno chcę zrobić cosplay Haru z Beastars. Zastanawiałam się też nad cosplayem postaci z Kaguya sama wa Kakura Setai. Mam ją na ścianie, także stwierdziłam, że chciałabym zrobić też jej cosplay. Zastanawiałam się też nad cosplayem Marceliny z Pory na Przygodę. Więc tak, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że podobał wam się mój cosplay. Zapraszam na moje media społecznościowe, przede wszystkim na Instagrama, bo na Instagramie dodaję codziennie, przynajmniej staram się dodawać codziennie jakieś relacje z mojego życia. Jeżeli jesteście zainteresowani tym TikTokiem, to napiszcie mi w komentarzach. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to mu po prostu odpiszę. Więc tak, mam nadzieję, że wam się ten filmik podobał. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Buziaczki. Matane!